Cześć, witajcie! Jesteśmy właśnie po świętach. Bardzo Was przepraszam za to, że nie nagrywałam tak dużo, jakbym chciała. W zeszłym roku było mi łatwiej, bo w zeszłym roku Lena była trochę mniejsza i trochę bardziej współpracowała. Z drugiej strony miałam tylko jedno dziecko, więc w razie czego było mi to wszystko łatwiej ogarnąć. A teraz, no niestety, przy dwójce plus Lenie, która ma 2 lata, po prostu to nie wyszło tak, jak miało. Nasze święta wyszły cudownie. Przyjechali do nas moi rodzice, także mieliśmy pełną chatę. Dziewczyny się bawiły, to znaczy Lili jeszcze, wiadomo, jeszcze nie bawi się aż tak. Natomiast Lena dostała góry prezentów. No w ogóle te święta były fajne, było to ciepło rodzinne, którego mi, powiedzmy, brakowało, gdyby nie było większej ilości osób. Oczywiście mieliśmy choinkę, rozpaliliśmy w kominku. Przyszedł do nas gwiazdor, to znaczy nie widzieliśmy go realnie z tego względu, że zostawił tylko prezent i pobiegł, a my w tym czasie go wypatrywałyśmy, tylko chyba patrzyłyśmy na niego ze złej strony. Także przyszedł, zadzwonił dzwonkami i uciekł. I zostawił nam mnóstwo prezentów, między innymi zostawił mi na przykład taki wisiorek, a to jest świetna sprawa. I tutaj mam na tych stópkach, mam wygrawerowane imię Lili i Lena i daty ich urodzin. Pomysł jest skopiowany od koleżanki, która dostała właśnie taki wisiorek od swojego męża na za urodzenie drugiego dziecka. Także bardzo mi się ten pomysł podoba, bo jest to taki fajny, fajny gadżet, a przy okazji no, ładnie to wygląda, a mam coś takiego bardzo personalnego. Także Lena dostała między innymi słuchawki, w ogóle zestaw małego doktora, leczy nas niekonwencjonalnie, bardzo niekonwencjonalnie, to znaczy osypuje nas jakimiś proszkami, które są w buteleczkach, daje nam, przykłada nam do gardła miseczki i słucha naszego serca, także zabawka bardzo trafiona. Dostała też dostała kasę taką sklepową jakby. Przy czym używa tego do skanowania produktów jako słuchawki telefonicznej i rozmawia. My się śmiejemy, że jest logistykiem, bo mówi tak, tak, dzięki, tak, tak, dzięki. Także stwierdzamy, że ona po prostu zbiera raporty. No? Zbierasz raporty? Tak, powiedz, dzięki. Kiki. Tak. A zrób cześć. No. I co jeszcze powiesz? A jak ma na imię nasz kotek? Cindy? Cindy. Tak. Cindy. A co jeszcze? A był gwiazdor? Przyniósł Ci zabawki? Przyniósł Ci pociąg? Tak. To jest pociąg. Ciuch, ciuch. A co Ci jeszcze przyniósł? Pisiu, pisiu. Tablicę taką, tak? Tak, pisiu, pisiu. I co jeszcze przyniósł? Tak, tam jest lew. Powiedz wszystkim, co tam jest. Zebra. Zebra. Pypa, pypa. Tak. Pypa, pypa. Nie, nie, kochanie, nie zabieraj. Wszyscy widzą hipopotama. Tak, tu widzą hipopotama. Zobacz, o. I co jeszcze jest? Hipopotam. Także tak wyglądały nasze święta. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie mi łatwiej. Tak, żyrafa! Że będzie mi łatwiej nagrywać, bo jednak Lena już będzie trochę bardziej rozumna. A Lili będzie jeszcze na tle mała, że będzie współpracować. Liczę na to. Także bardzo Wam dziękuję za wspólne spędzanie czasu w grudniu. Było go mało, ale myślę, że teraz ponadrabiam trochę filmikami. I też mi będzie łatwiej, bo dostałam statyw do komórki. Więc nie będę musiała budować piramid z książek. Także mam nadzieję, że będę nagrywać teraz więcej i częściej. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!